19 sesji Rady Gminy, na której serdecznie witam przybyłych. I na samym wstępie poproszę o powstanie. Także tutaj myślę, liczę na to, że te wnioski powinny przejść. To
dnia dzisiejszego trwają prace przy szkole, przy tej modernizacji. Tu dyrektor szkoły jest z nami. Witam serdecznie. Więc na bieżąco jest, jeśli patrzy na postępy prac, czasami mówimy, że troszeczkę za wolno to idzie, ale liczę na to, że do końca sierpnia powinni się wyrobić. Najwyżej zostaną małe, drobne rzeczy. Dobrze by było, żeby w środku prace, te, które związane są z ogrzewaniem, bo tam wymieniamy wszystko, całą instalację, żeby skończyły się troszeczkę wcześniej niż rok, przed rokiem jeszcze szkolnym, żeby uporządkować wewnątrz. Tutaj przy tej pracach, pamiętajcie, że nie mieliśmy ujętego dachu, więc jako roboty, nie tyle, że dodatkowe, ale jeszcze chcemy dwuwarstwowo przykryć po dociepleniu dachu, przykryć dwie warstwy papu. Ja myślę, że 20 parę lat to wytrzyma, bo widzieliśmy, jak to jest zrobione na internacie. Na tamtym roku chyba chodziłem, znanych tam papu nie widać i to trzyma już chyba trzeci czy czwarty rok w tym roku, chyba czwarty raz. Także powinno to wytrzymać. To jest kwota około 90 tysięcy brutto, tak mniej więcej, tam troszeczkę 86 chyba. To na to idzie i tam troszeczkę roboty dodatkowe wyszły przy na parterze przy sieci elektrycznej, to znaczy przy kablowaniu, bo te rury ogrzewania centralnego będą zakrywać starą linię, która jest aluminiowa i później, żeby jakieś naprawy robić, to trzeba będzie się przekuwać i tak dalej. Więc ją wynosimy w inne miejsce już na miedziane przewody. Także tutaj też chyba kwestia 11 czy 12 tysięcy, ja już nie pamiętam wszystko. Także chcemy takie drobne rzeczy zrobić, żeby było wszystko dobrze. Jeśli mówimy o robotach dodatkowych, miałem spotkanie ze starostą i z kierownikiem zarządu powiatowym panem Polesem i tutaj wykonawcą. Widzieliście, ta trasa Sejmy PLL jest tylko jedna warstwa jeszcze. Druga warstwa idzie 500 metrów. To nie martwcie się o to, że to się wyrówna. Chodzi o jedną rzecz. Dodajemy im, bo mówiłem, że w ogóle na te spadki przy innych drogach powiatowych dodamy 150 tysięcy, ale jeden dodajemy 180 tysięcy, bo 80 tysięcy pójdzie jeszcze na tą drogę, bo chcemy w najgorszych miejscach, gdzie jeszcze za duże uskoki, żeby jeszcze przed tą 5-centymetrową warstwą jeszcze wyrównać. To tam plus minus 80 tysięcy, chyba nawet może być za 40 parę, ale żeby wyrównać i później już te 5 cm pójdzie i będzie trasa dobra. Widzieliście przy przystankach, tam grupy ładnie będą, także tak to już jest. Jak już mówiliśmy o tym, to mówię, że w następnym roku dobrze by było coś zrobić, bo przy powiatowych drogach też i ulice przykładowo 1 Maja, czy Strażacka, czy jeszcze część Widukier, czy jeszcze tutaj na Oświnie popękane, część do skrzyżowania do Dołoborowskich, też trzeba by było kombinować przy takich rzeczach. No ale nawet nie mówiłem, że jak w Widukierach mamy szkołę, kościół i sklep, to tam pieszo i dzieci wchodzą i tak dalej. Myślałem o tym właśnie też ze starostą rozmawiali, żeby może spodnik, czy nie na tej trasie i nową warstwę wybrać, to może w sumie zobaczymy, jakie ceny będą się kształtować, bo na dzień dzisiejszy ceny są dobre. Sami widzicie, że poprze też o milion mniej, chyba nawet 1,5 miliona mniej. Tutaj na te sejmy też o milion mniej niż kosztorysy. Teraz mamy sporządzone kosztorysy, bo dlatego z tych oszczędności, które miały, to ja tutaj jest radny, ale nie ma dzisiaj. Naszą tarę, kilometr 400 metrów będziemy wylewać jednak, tam gdzie też wirownie, ale będziemy wylewać, przedtem będziemy opaszyć gdzieś po ziemię, bo w trakcie, dzisiaj jadę jeszcze po marki na zgłoszenie, bo środowiskowe, bo jednak powyżej kilometra musi być decyzja środowiskowa, robimy tam 9 cm grubości, bo cały czas tiry będą gdzieś, 9 cm, 4 plus 5.
I tutaj ulica Kraszewskiego, bo cały czas nam znosi piasek, dzieli się to, tam gdzie Budajczyc i Koleśnicy, to też musimy poznać. Ulice, chodniki, no teraz w czerwę zrobiliśmy po porządku przedzielną, ale dokończymy na Miłosza chodniki, tam cztery lampy te solarne są i jeszcze dwie lampy przy plaży są tego, tylko jeszcze koszy nie kupiłem i nie możemy zdążyć troszeczkę z innymi rzeczami, ale w każdym razie te lampy, dwie solarne przy jeziorze są zamontowane. Skończyliśmy pracę przy ulicy jednej strony właśnie chodnika na ulicy Dzuchu, ale w następnym roku planuję drugą stronę, żeby już tą ulicę zamknąć. Więc przy dolewki są potrzebne, jak chodnik i jazdy, dolewki tam robimy i tam, gdzie mieszka jeszcze Iwaszko, ten placy taki chcemy wydać i ulicę do Bogina. W tym roku ulica Kraszewskiego, Miłosza, Dzuchów i Szołtany. To w tym roku idą. W następnym roku zobaczymy, jak plany nasze się powiodą, bo to wszystko zależy od pieniędzy, nie ode mnie, ale w każdym razie szykujemy drogę, już kończymy. Rejsztokiewie. Krakowski wykopał wszystko, a my sami zwirowaliśmy. I teraz jeszcze ta droga, jeśli ktoś tam ma jakieś skargi i tak dalej, ta droga jeszcze nie dokończona jest, bo po zwirowaniu przejdzie porządna z tych szybki równarka i to wyrówna. I wtedy osiądzie to i tak dalej. W tym samym systemie będziemy robić na Trakiszkach, już wykopano tam, gdzie do tawerny i w Wojtokiemie będziemy robić tam, gdzie ten Pietruszkiewicz, Gredluna, Orłogórz, Czankosa i tak dalej. I do Radzewicza. Tak i tak. To te wykopane będą i uporządkowane. Z wirowaniem znowu ruszymy w dzień po 17, jako porządki zrobimy po ziemi, znowu ze zwirowaniem swoim i na te drogi, które są przygotowane w Wojtokiemie i w Trakiszkach, bo mamy umowę z Balunasem na ten nowy, lepszy żwir, to on przeżwiruje, my wyrównamy. Jeszcze może z mieszkańcami będę rozmawiał, żeby mieszkańcy. Bo Wojtokiemie jeszcze troszeczkę pożwirować tam ten, no, Pielecki mówił i tak dalej. Te drogi będziemy zwirować, bo tutaj i na przerwie, nie na przerwie, tylko przed sesją mówili ludzie o tą Ruszyszkę dziurę w asfalcie i Bugierach Równarka, Wojczuliszka też dziurę w asfalcie, troszeczkę asfaltów mamy. Tylko dobrze, że oni przypomnieli dla mnie niechcący jedną rzecz, że przy szkole, gdzie te pypy chodzą, to muszę jutro jeszcze też wyrównać może tą asfaltę przed dziurą. Też trzeba będzie wyleć przy podwodni, przed szkołą też wyleć czasu, bo po tych remontach, nie wiem, czy w następnym roku trzeba by było spróbować zakupić kostki własnym sumtem, wyłożyć plac cały przeszkowy, ale nie asfaltem, tylko kostką. Ale myślę, że z jakimiś może plombami, z czymś takim, żeby też ładniej, bo mamy boiska, więc nie ma potrzeby, żeby tam grać jakąś piłkę na tym asfalcie między internatem a szkołą, więc tutaj coś też, żeby ładnie wyglądało. No, estetycznie sami widzicie, troszeczkę poprawię się, tylko że ja znowuż mi się w głowie kręci od tego, że poprawię się w samym miasteczku wizualnie, mówię, bo drogi robimy i na wsi, ale wizualnie, więc też trzeba będzie przynajmniej ruszyć na wieś, dajmy na to, tak jak to nazywam, gdzie są przystanki nasze, to przynajmniej utwardzić dookoła przystanku i w środku przystanku z kostki też, żeby ładnie estetycznie wyglądało. Także takie sprawy. Przepraszam. Takie sprawy można by było porobić, żeby troszeczkę estetyki tej dodawać w każdej miejscowości i żeby coraz ładniej wyglądało. No to tak to na razie na dzień dzisiejszy wygląda. Podpisaliśmy umowę właśnie w programie rozwoju obszarów wiejskich na TPL i na Bokrze. Z Bokrzami jeszcze przedwczoraj oglądałem chyba tę umowę, jeszcze nie zaczęto, ale dzisiaj wykonawca, szef firmy Fernando Lesko przyjeżdża, zabił się kiedy oni zaczną, bo na pewno jak wygrą za niską cenę, to teraz szuka dobrego podwykonawcy, jeśli chodzi o podkład i o te roboty ziemne, to dlatego na pewno troszeczkę jeszcze zwleka, ale ile wiem, że zrobił, chcę jak najszybciej to zrobić. Teraz tak. Wodociągi, bo tutaj pan z Szołtem przychodzi,
A dzisiaj sołtys z Kiszek też się pytał, ile wiem, w pisemkach, które otrzymaliśmy, harmonogramy, we wrześniu, przepraszam, w sierpniu miało być składanie wniosków, ale na dzień dzisiejszy jest tak, że jak zadzwoniłem do pani dyrektora, no mówiłem, że może gdzieś w październiku będzie ogłoszony konkurs i będą składane wnioski na wodociągi i kanalizacje. Ale z tym, że 8, bo ona przypomniała dla mnie, że 8 punktów można uzyskać za modernizację stacji jeszcze i tak dalej. To więc, a w tym działaniu jest i OZE, to znaczy te odnawialne źródła energii, więc liczę na to, że to, jak to zrobimy za taką przykładowo na hydroponię, to będzie uznane i te 8 punktów uzyskamy, ale to też już w następnym tygodniu trzeba będzie już się kręcić i zobaczyć co, gdzie, jak, przepraszam, załapać punkty, żeby wykonywać te rzeczy. Jeśli chodzi o tym, co wspomniałem, ten biurowiec, jak my nazywamy na ulicy 1 Maja, należący do spółdzielni Pszczółka, tak? Oni podjęli uchwałę o sprzedaży i tak dalej, tylko boją się, czy nie będzie odwołania do samej uchwały jeszcze. Bo popatrzyłem, że tam gdzieś w granicach za cały budynek i okolice wyremontować i przystosować, nawet na 5 mieszkań można przystosować. Ale tutaj chętnych mamy takich z rodzinami, bo nawet może i 3 mieszkania, a jeden usługowy, nawet pomieszczenie na usługowe. Więc kwota 70 tysięcy będzie wystawiona. Myślę, że za taką kwotę to można kupić. Za 2 się wyremontować, żeby mieszkanie przygotować, to tam, że do tego przygotujemy się i zobaczymy, czy nam się uda. Mieliśmy bardzo piękne dwa jubileusze, więc w Domu Kultury Litewskiej w Puńsku i Liceum Ogólnokształcącego w Puńsku. Sporo ludzi było, bardzo naprawdę piękne uroczystości. Zawsze trzeba zaznaczać to naszą bytność, nas wszystkich, bytność na tych ziemiach, także naszą działalność, naszą życie, nasze życie. Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję za zaproszenie, naprawdę za wszystkich, którzy wspierali święto i uczestniczyli w tym święte. Ważne święto też odbyło się w Smolanie, w 60-lecie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ale też i Olimpiada Seniorów. Za tymi seniorami ja mówię, nie można nadążyć młodych, także trzeba by było zobaczyć, jak oni pędzą. Ja szczerze mówiąc, tam niedługo byłem, bo musiałem wyjechać, ale naprawdę uroczystości były fajne. Dziękuję dla organizatorów, tutaj Stowarzyszenie Aktywna Ziemia Smolańska. To z nimi razem też można wiele rzeczy zrobić dobrych, także będziemy szykować się do pracy. Tutaj w ogóle, jeśli chodzi o stowarzyszenia i ludzi, no wsparcie jest duże, bo tym śpiewaliśmy, tutaj pan Piotrek pomagał dla nas. To w ogóle ze wszystkimi jakoś jeszcze na razie się udaje, z tego się cieszę. Bardzo fajni jesteście ludzie, także tylko żebym ja był najmniejszy, to będzie dobrze. I teraz tak, jeszcze tak, odbył się konkurs na dyrektora Wigiela. Bardzo gratulujemy, Anna Somulewicz jest nowym dyrektorem Wigiela Szkoły Podstawowej. Szykujemy się 17 chyba bodajże, tak? 17 września, stulecie istnienia szkoły. Już tutaj pani Ania przygotowuje te zaproszenia dla gości, uroczystości. Fajne, jako gmina, jako prezydent dokładamy się, no bo szkoła jest nasza, to my się też dokładamy do poczęstunku i tam do innych rzeczy, no bo w stanie też, no jak to nazwę, pomnik taki przypominający z drewna, pan Zenis tu za wczoraj postawili, tak? Nie wszystko jeszcze. Nie wszystko jeszcze, no ale w każdym razie dziękuję, chyba Darek pomagał, tak? Czy jeszcze ktoś, dla wszystkich proszę podziękować. No, na wszystkich proszę podziękować za to i spotkamy się na uroczystościach. No i nie wiem, czy tu już wszystko, jak to się mówi, przy spowiedzi mówiłem, ale jeszcze mamy tutaj jedną rzecz. Artur Przyborowski jest z nami, nowy komendant powiatowej Straży Pożarnej w Sejrach. Bardzo gratulujemy, życzymy powodzenia i nowej współpracy z nami wszystkimi.
opinia to jest od nas, żeby pan komendant wiedział kiedy, znaczy kiedy. Zawsze przyjeżdżał, ale wiedział gdzie. O, proszę bardzo, gratulujemy do pracy. Nam się współpracuje, to ja tutaj nawet wiem, że będzie dobrze. Także bardzo gratulujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za sprawozdanie i pracę. I przystępujemy do podejmowania teraz uchwały. Pierwsza to będzie zmian wieloletni ważności na całym przedstawienie informacji o wykonaniu budżetu gminy za pierwsze pół roku. To tym poproszę pani skarbnik. Wypominę. Witam wszystkich serdecznie. Bardzo króciutko przekonanie przedstawię zarządzenie z wykonania budżetu za pierwsze pół roku. A więc tak, plan dochodów po zmianach wynosi 21 279 941,58 zł. Wykonanie natomiast 10 035 304,98 zł, co daje w procentach przynajmniej 34%, nie, dochody ogółu 47% wykonania. Plan wydatków po zmianach 26 186 741. Wykonanie natomiast 8 940 885. I tutaj wydatki wykonano w 34%. Otrzymaliśmy pozytywną opinię z regionalnej izby, może pani przewodnicząca przedstawić.